Aż zastanawiam się, jakie macie, w jaki sposób przeżywacie to. Być może przez to, że jesteśmy na przykład już wiele lat w kościele i pewne rzeczy cały czas się powtarzają, zresztą zwróćcie uwagę, że no, w Biblii nic nowego nie wyczytamy, prawda? W sensie nie znajdziemy tam żadnej nowej historii. Nie znajdziemy, wieczerza Pańska również zwykle przebiega zawsze w taki sam sposób. Być może z jakimiś drobnymi, małymi zmianami, ale często są to bardzo podobne rzeczy. Można by powiedzieć, no nic szczególnego się nie zadziało, nie ma jakichś fajerwerków. Wiecie, kiedy sobie myślę o chrześcijaństwie, o takim protestanckim chrześcijaństwie w Stanach Zjednoczonych, to jeżeli tak kiedyś wczytaliście sobie coś na ten temat, to być może pamiętacie, że chrześcijaństwo w Stanach Zjednoczonych, kiedy rozwijało się, kiedy zwłaszcza, kiedy metodyzm, bracia Wesleyowie tam dotarli, metodyzm się rozwijał, to tam były takie tak zwane wielkie ożywienia. Prawda? Było pierwsze wielkie przebudzenie. Później trochę czasu minęło było drugie wielkie przebudzenie Tak i po prostu od czasu do czasu były takie wielkie przebudzenia w narodzie takie religijne przebudzenia gdzie mnóstwo ludzi przychodziło na jakieś ewangelizacje, prawda nawracało się płakali, wyznawali swoje grzechy prawda I było takie coś takiego niesamowitego, ale później po niedługim czasie to tak trochę gasło 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 i znowu potrzeba było takiego wielkiego kolejnego przebudzenia sobie myślę, że chyba ostatnie to jak był Billy Graham, prawda? Kiedy on tam działał w Stanach Zjednoczonych, to też mnóstwo, tysiące ludzi, prawda, przychodziły na jego ewangelizację i, i. No właśnie. I w taki sposób to wyglądało. I swego czasu się zacząłem zastanawiać, czy to jest Boży Plan na Kościół Chrześcijański? Czy to jest Boży Plan na to, w jaki sposób ma wyglądać właśnie Kościół, działanie Kościoła, prawda? Że jest przebudzenie, później takie umieranie, spadanie i oczekiwanie, że znowu pojawi się może jakaś bardziej charyzmatyczna postać, która wznieci jakoś ten ogień, znowu będzie jakieś przebudzenie. I właśnie się tak zastanawiałem, czy to, czy to w taki sposób ma wyglądać. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj wrócili... Przenieśli się do czasów, kiedy naród izraelski wychodził z, z, z niewoli egipskiej. Dzisiaj trochę ta historia będzie przedmiotem naszego, naszego rozważania. Będziemy chcieli wyciągnąć trochę wniosków. Pamiętacie, w, jakim, w jakiej przestrzeni czasu oni wędrowali od Egiptu do pod Górę Synaj? Pamiętacie, ile im to zajęło? Dwa miesiące. Dwa miesiące. Dwa miesiące im zajęło ta droga od Egiptu do, nie do Ziemi Obiecanej, tylko pod górę Synaj. Osiem tygodni, prawda? Dwa miesiące, osiem tygodni. I wiecie, kiedy sobie tak śledzimy, co się działo w międzyczasie, to można zobaczyć, że oni tam doświadczali cud za cudem. Prawda? Cud za cudem. Kiedy wychodzili, no to mieli jeszcze tak świeżo te wszystkie plagi, które spadały na Egipt, prawda? Później otworzyło się morze. Ta, czytamy, że obłok, obłok im towarzyszył, ich prowadził. Czytamy o tym, że Bóg zamienił tą gorzką wodę w Mara na słodką. Później zaczęła padać manna, jak zaczęło im już nie starczać zapasów żywności. Później znowu zaczęli cierpieć na, na deficyt wody. Woda ze skały się wydobyła, prawda? kiedy Mojżesz uderzył laską. Później pamiętamy o tej walce z Amalekitami, kiedy Mojżesz trzymał ręce do góry i jak tylko trzymał do góry, to Izraelici wygrywali i ostatecznie wygrali. Później podchodzą pod górę Synaj i tutaj... Yy, Góra Synaj, na, na górę Synaj wstępuje Bóg, yy, kłęby dymu, błyskawice, grzmoty, odgłos trąby. Powiedzcie, na osiem tygodni to, to chyba sporo takich doświadczeń, co? Mieliście kiedyś tak, że w osiem tygodni przeżyliście coś takiego? Wiecie, sobie mówię, że jak człowiek raz w życiu, nie wiem, doświadczy jakiegoś takiego, takiego ewident, takiej ewidentnej manifestacji Boga, prawda, no to już mówi... Niesamowite. Oni natomiast co chwilę, co chwilę czegoś takiego doświadczali, przychodzą pod górę syna i Bóg daje dekalog i później czytamy, że Mojżesz jest zaproszony tam nieco wyżej, prawda? Nieco wyżej idzie. I ile Mojżesza nie ma? 40 dni, prawda? Mojżesza nie ma 40 dni. Czy Bóg zapowiedział? Słuchajcie, ludu... Izrael, Mojżesza teraz zabieram na 40 dni, po 40 dniach wróci. Powiedział coś takiego? Nie powiedział, prawda? Nie powiedział. I 40 dni, tak wiecie, 8 tygodni wędrowali, tak sobie wyliczyłem, tych, tych cudów też było 8, licząc ostatnią plagę, bo tak mówię, no bo to takie świeże było, Ostatnio, licząc ostatnią plagę, cudów było 8 i sobie mówię, tak, jeden cud na... Tydzień, prawda? Ale taki potężny cud. A niektóre trwały dłużej, prawda? Bo manna im towarzyszyła, już później towarzyszył im ten obłok cały czas, więc można zobaczyć, że niektóre cuda po prostu trwały. Niektóre cuda po prostu trwały. Ale jeden taki cud na tydzień to myślę, że dosyć sporo. Myślicie, że takie rzeczy tak ożywiają ludzi? Takie cuda, takie boże manifestacje. Ożywiają, prawda? Ożywiają ludzi, kiedy po prostu widzimy, że Bóg działa. Czy to nas nie ożywia? Kochani, czy to nas nie ożywia? No myślę, że absolutnie, no trzeba powiedzieć, że, że ożywia. I nagle właśnie dzieje się dziwna rzecz, prawda? Tutaj osiem tygodni, co tydzień jakaś, jakieś niezwykłe wydarzenie, a teraz Izrael wchodzi w taki czas, kiedy jest 40 dni. No i cisza, prawda? Mojżesz poszedł, Bóg się już nie odzywa z tego obłoku. E, mijają dni, mijają e, tygodnie, e, Izraelici może się zastanawiają, o co w ogóle chodzi, prawda? E, I widzieli sobie tak myślę, czy oni nie uzależnili się od takich Bożych manifestacji? Prawda? Że jak jest Boża manifestacja, że jak jest prawda, coś takiego niezwykłego, no to, no to Bóg jest blisko, Bóg nas kocha, prawda? wszystko jest dobrze, cieszymy się. Ale jak wchodzi taki czas, kiedy Bóg się nie odzywa, Bóg jakoś w szczególny, nowy sposób nie manifestuje swojej obecności, no to wtedy zaczynają się e, problemy. Tak? Gdy Bóg się zaczął, jakby no tak nie objawiać w nowy sposób, to zwróćcie uwagę, że wtedy objawia się coś innego, objawia się niewiara Izraelitów, prawda? Wychodzi na to, tak jak powiedziałem, że Izraelici są uzależnieni od tych manifestacji Boga. Wiemy, jak to się kończy, kiedy przechodzimy do rozdziału 32. To tam czytamy takie słowa. Gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekli do niego: nuże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed, przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Hmm. Wiecie, jest coś takiego, ja już teraz nie pamiętam, ale z, no swego czasu słuchałem też takiej audycji na ten temat, że jeżeli chodzi o dzieci, to dzieci już nie pamiętam, czy jak mają, nie pamiętam ile, ale jak są jeszcze naprawdę małe, tak, to już mają coś takiego, że jak im się na przykład zabawkę zabiera z przed oczu, no to one cały czas wiedzą, że zabawka jest, prawda? na przykład wyrywa się im z ręki i się je chowa, prawda? one już są świadome, że zabawka jest, chociaż jej nie widać. Czy chociaż ktoś zabrał, zasłonił za plecy, to chociaż nie widać, to ona jest. Prawda? Bo jak jest jakiś taki niemowlaczek, to, to prawda, zabrali mu sprzed oczu, no to nie jest świadomy, że, 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 to jest, że, że ta rzecz jeszcze w ogóle istnieje. Tak? Natomiast człowiek dojrzewa i jeżeli zabiera mu się coś sprzed z, z oczu, to on cały czas jest świadomy, że okej, okay, chociaż tego nie ma, to gdzieś to jest. Zaczyna szukać. I, I właśnie słuchałem takiego jednego takiej audycji, gdzie no właśnie z, odkryli taką jakąś nieprawidłowość w, 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 w dziecku, że ono już było na tym etapie, ale kiedy zabrali jej zabawkę, on po prostu jakby. W ogóle tego nie był świadom, nie, nie, nie zakodował tego i po prostu przeszedł do kolejnej z, 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 zabawki, prawda? I wydaje się, że właśnie w taki sposób Izraelici się tam zachowali, że okej, okay, Bóg e, zniknął, prawda? Nie objawiał się w jakiś taki szczególny sposób. No i w takim razie, no to chyba Boga nie ma. Trzeba sobie zrobić jakiegoś, e, jakąś właśnie manifestację tego, e, tego Boga. I wiecie, i tak sobie pomyślałem, że to jest to jest taki wyraz dojrzałości, że chociaż możesz dzisiaj nie doświadczać jakiejś szczególnej Bożej manifestacji w swoim życiu, to żeby nie tracić takiej świadomości, że Bóg jest, że Bóg kocha, że Bóg cię prowadzi że on o tobie nie zapomniał, tak, mimo że się ukrywa, że, że jest cicho. Bo wiecie, bo jest coś takiego, jak na przykład czyta się, wcześniej byśmy czytali historię Mojżesza, kiedy on sobie tam pasał przez te 40 lat, pasał sobie te stada swojego teścia, jetry, to Bóg zwrócił uwagę Mojżesza na siebie przez to, że łonął krzew. Prawda? I Mojżesz był tak tym zaintrygowany, że podszedł do tego krzewu, no i, i, i znamy dalszą hi historię. Więc wydaje się, że no jest kilka takich przypadków w Biblii. Tak? Że Bóg nieraz przez takie manifestacje, On chce zwrócić czyjąś uwagę. Ale niekoniecznie cały czas chce przez te manifestacje utrzymywać naszą uwagę. Prawda? On. Bo Krzew płonął, no ale później Mojżesz odszedł od krzewu i już nie potrzebował płonącego krzewu, żeby dalej podążać za, za Bogiem. 40 dni Mojżesza nie było. Lekarzem nie jestem, ale powiedzcie mi, co się dzieje, kiedy odetniemy człowieka przez 40 dni od jedzenia i picia prawda, no, umiera, umiera, no, bez jedzenia powiedzmy może mógłby tam jeszcze pociągnąć, ale, ale wiemy, że bez wody się nie da. Co mogli myśleć Izraelici, prawda, Bóg nie zapowiedział, że on w jakiś tam szczególny sposób będzie przytrzymywał Mojżesza przy, przy życiu, a po ziemsku, tak po ludzku, myśląc, no, Mojżesz już powinien umrzeć, tak? Brak dalszych instrukcji, właśnie brak dalszych jakichś nowych manifestacji. Co wtedy robić, prawda? Nie ma nowego jakiegoś ożywienia. Bóg nie czyni jakichś wielkich rzeczy. Co wtedy robić? Wiecie, kiedyś bardzo mi się spodobał fragment, który znalazłem w książce Powiedz to światu, który, która opisuje historię kościoła adwentystów w Dnia Siódmego i bardzo mi się tam spodobał, bo tamten autor uwzględnia jeden cytat właśnie siostry White, kiedy opisywał akurat ożywienie, które miało miejsce jak była konferencja w Minneapolis, prawda? Wiemy, że no był taki czas, kiedy nasi ojcowie prawda, w Adwentyści gdzieś tam na początku no tak bardzo skoncentrowali się na prawie, na proroctwach i jakby to mówili, to jest sedno naszej wiary, naszej religii i tak dalej. No ale później przyszło też... Um, nowe pokolenie i mówili, no ale czy, czy adwentyzm to tylko to prawo proroctwa i oni tak na nowo tego Jezusa znaleźli dla siebie, prawda, zachwycili się tym, tą prawdę, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski Bożej, zachwycili się tym, zaczęli to głosić i były różne tam przeszkody, perturbacje, ale ostatecznie wielu adwentystów się ożywiło duchowo. Ożywiło się duchowo i siostra White właśnie w tym kontekście napisała że Bóg teraz czeka, aż emocje opadną i lud zacznie się, lud zacznie żyć według zasad. Jakieś światło przyszło dla, dla, dla tych ludzi. Tak? Bóg dał światło i teraz emocje niech opadną, Bóg mówi, i ja teraz chcę zobaczyć, czy wy, wy będziecie po prostu żyć według tego światła. Jakiś czas temu byłem na na takim spotkaniu z Polatach z gimnazjum sobie mówi już 20 lat minęło <śmówię> aż tyle aż nie mogę uwierzyć że, 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 że to już tyle ale wiecie spotkaliśmy się bardzo bardzo generalnie bardzo dobre spotkanie bo ja pamiętam że kiedy akurat ja przeżywałem swoje nawrócenie no to wiele z tych osób tam jakieś tam szyderstwa prawda kpiny i tak dalej docinki ale zobaczyłem, że raczej właśnie tutaj z ich strony taki szacunek teraz, prawda? Wszyscy tam wiedzieli, że, że jestem pastorem. Ktoś myślał chyba, że jestem księdzem, ale jak powiedziałem, że protestanckim pastorem, to mówi: A, nie, to, 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 nie, to szacunek. <laughs> ale wiecie, właśnie jeden. No, też był tam alkohol, też był tam alkohol, więc kiedy ludzie sobie tak ci, ci znajomi tak podpili i tak dalej, no to jeden tak mówi no to powiedz nam coś o tym Bogu, o tej Ewangelii i tak dalej, nie? A ja tak mówię, no tylko wiecie, no wtedy już tak była taka atmosfera, że widziałem, że tam wielu właśnie pijanych było, tych kolegów. już się tak powoli zbierałem, no ale mówię, słuchaj, chcesz coś usłyszeć? Nie pij tyle. A on taki oburzony i mówi, a co ty mi tutaj ja mówisz? To to ja wiem. A ja mówię, no to słuchaj, no to żyj według tego, to ja ci później powiem coś nowego. Tak? I, ale właśnie, wiecie, no to jest to, że może chcielibyśmy prawda, jakieś nowe przebudzenie, nowe światło i tak dalej. Natomiast to, co wtedy Bóg w Minneapolis z, zrobił, to mówi, okej, okay, niech emocje trochę opadną, niech minie trochę czasu i, niech, i po prostu żyjcie w tym świetle, które, które wam dałem. I wydaje się, to, prawda? Kiedy Izraelici byli pod górą Synaj, czy Bóg nie dał im tam światła? Czy Bóg nie dał im światła? Między innymi w postaci dziesięciu prostych przykazań. Dziesięć prostych przykazań. Dał im światło, w jaki sposób żyć. Poczekał czterdzieści dni, aż emocje trochę opadną. Emocje opadły. Nie ma żadnego... Żadnej nowej manifestacji, żadnego nowego, prawda, boom, fajerwerków i tak dalej. I co lud robi? Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Prawda? Idą przeciwko temu światłu, które otrzymali kilkadziesiąt dni wcześniej. Mm. Czytamy jeszcze od drugiego po czwarty werset takie słowa. Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w, usza, w uszach wasze żony, wasi synowi i wasze córki, i przynieście do mnie. Jeszcze takie moje pytanie: Pamiętacie skąd oni mieli te wszystkie złote ozdoby i tak dalej? Pożyczyli od. na rozkaz Boga, prawda? Pożyczyli od, y, od Egipcjan i Biblia mówi, że takim sposobem ich złupili. Ja wiem, że to jest trudny fragment, nie będę go teraz starał się zrozumieć, bo sam mam z nim problem. Ale w każdym razie w każdym razie yy, można, można zobaczyć, że to było jakieś takie Boże Błogosławieństwo prawda, dla Izraelitów. Żeby oni nie wychodzili z pustymi rękoma. Bóg nie chciał, żeby Izraelici wychodzili z pustymi rękoma, ale mówi: złupcie ich. Tyle lat pracowaliście jako niewolnicy. Prawda, jako niewolnicy. Byliście wykorzystywani na maksa. Zabierzcie teraz od nich te wszystkie złote kolczyki, i tak dalej, ozdoby i tak ich złupicie. Czyli no, był to jakby, no, było to też takie boże błogosławieństwo, bo tam czytamy, że ci Egipcjanie. Tak przychylnie do tej prośby Izraelitów się nastawili, prawda? Więc to było jakieś Boże błogosławieństwo. I patrzcie, co czytamy dalej. Werset trzeci. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Arona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie twoi Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Wiecie, myślę, że bardzo ważna lekcja wypływa z tego, bo kiedy jesteśmy uzależnieni od tych. Bożych manifestacji, od tego, żeby coś się zawsze działo, prawda, i tak dalej, to zwróćcie uwagę, jak oni, jaki oni kierunek przyjmują. Bo te Boże błogosławieństwo, które otrzymali w postaci całego tego złota, oni zamieniają na, na Bożka. Prawda? prawda? Boże błogosławieństwo zamieniają na Bożka. I, I sobie możemy myśleć, że to nam nie grozi, prawda? To nam nie grozi spokojnie przecież my ze, ze złotych rzeczy nie będziemy sobie lepić, lepić, lepić bałwanów jakichś. Ale. Kochany bracie, siostro, tak wejrzyj w swoje serce. Eee, czy nieraz nie jest tak, że nie zamieniamy Bożych błogosławieństw, żeby stawiać sobie jakieś takie złote cielce? Prawda? Czy może być tak, że Bóg na przykład pobłogosławił Ci i dał Ci dobrą pracę? Prawda? Pobłogosławił Ci, dał Ci dobrą pracę, a Ty tak się, tak się zajmujesz tą pracą, że w ogóle nie masz czasu dla Boga. Prawda? Czy może tak być? Czy grozi to nam, że Boże błogosławieństwo zamienimy na bożka i będziemy na przykład pracocholikami, którzy nie mają czasu dla, dla Boga? Dał Ci na przykład, pobłogosławił Ci w tych też w dobrach materialnych, prawda? A Ty nie czcisz Go w, w, w darami, dziesięcinami. Czy może tak być? Może tak być. Można by tutaj wchodzić jeszcze w wiele różnych aspektów. Natomiast e, to samo, czy co, co ich no, tak skalało, zanieczyściło, grozi również nam. Widzicie, jeszcze sobie tak myślę nad taką jedną rzeczą. E, zrobili sobie złotego cielca. Mnie to zawsze intrygowało. Na pewno was też. Tak? Jak, to, jak to w ogóle możliwe, że tu ich prowadzi żywy Bóg, a oni sobie stawiają złotego cielca? Wiecie, w Egipcie może oni się przyzwyczaili do jakiegoś tam bałwochwalstwa i tak dalej. W Egipcie był Apis, Bóg życia w postaci cielca, był Hathor. Bóstwo macierzyństwa, piękna miłości, radości, też w postaci jakiegoś cielca. Ale wiecie, ja też się tak nad tym zastanawiam. No, patrzcie, czy, czy Bóg Jahwe nie okazał się w tym Egipcie potężniejszy od bóstw Egiptu? Prawda? Pokazał się potężniejszy. I dlatego to jest też trochę takie dla mnie trudne. No bo skoro Bóg Jahwe pokazał się potężniejszy, wiemy, że te plagi, które spadały na Egipt, to niektóre były, znaczy w sumie wszystkie były wycelowane w te bóstwa Egiptu. Prawda? W te bóstwa Egiptu, bo tam było bóstwo jakieś od żab, prawda? Od, od wody, od, od Nilu, prawda? Było wiele różnych bóstw i te wszystkie plagi były wycelowane w te bóstwa. Bóg chciał to ośmieszyć i pokazać: Ja jestem prawdziwym Bogiem, tak? Ja jestem prawdziwym Bogiem. I zwykle było tak, że na przykład w starożytności jeżeli dwie armie ze sobą walczyły, prawda w tym polite, politeistycznym świecie, no to było tak, że każdy naród ma swoje jakieś przewodnie bóstwo itd. i tak dalej i kto wygrywa wojnę, tego bóstwo jest silniejsze. Tak? No, mieli takie proste myślenie. Pamiętacie na przykład taką historię jak bodajże Asyria najechała Palestynę, to jeden z królów, też teraz sobie nie przypomnę tak na, na, na prędko, ale jeden z królów, kiedy zobaczył tą potęgę asyryjską, pojechał tam gdzieś właśnie do stolicy Asyrii, zobaczył ołtarz dla Boga, który tam jest w Asyrii. To, to pamiętacie? On mówił, wow, to taka potęga jest, prawda? O wiele potężniejsze państwo, naród od Izraela to będziemy służyć temu Bogu przecież, tak? I przyjechał do, do Jerozolimy i postawił sobie, kazał sporządzić dokładny plan tego, tego ołtarza, tego bożka i go kazał postawić w świątyni. Pamiętacie to, prawda? I wiecie, no, jak miał takie zrozumienie, że silniejsze bóstwo, silniejszy naród, no to, to idzie jeszcze jakoś zrozumieć, No absolutnie nie, nie będziemy usprawiedliwiać go, tak? Bo Bóg właśnie dał wyraźne światło, w jaki sposób postępować. Ale tutaj Izrael zobaczył, że Bóg Jahwe jest potężniejszy, i teraz wracać do jakichś egipskich bóstw to takie dziwne. I wiecie, doczytałem się w jednym, w jednym miejscu, że być może, być może też jest taka koncepcja, że to było jedno z bóstw sumeryjskich. Tam, gdzieś z Mezopotami, gdzie pochodził Abraham, że tam też właśnie mieli, mieli coś takiego. To już by było trochę takie bardziej z, zrozumiałe, bo, no bo wrócili do korzeni swoich ojców. Prawda? To nieraz takie modne jest, żeby wrócić do korzeni, żeby wrócić do wiary swoich ojców. Prawda? Czy, czy u nas nieraz w kościele tego nie słychać, żeby. Wrócić do tej wiary pionierów naszych kochanych, do tego jak Jakub White wierzył czy inni pio, pionierzy. Wiemy, że niektórzy na podstawie tego odrzucają trójce. No właśnie. Bóg natomiast Abrahama wyprowadził z Mezopotamii, prowadził dalej. Wprowadził, wprowadził dalej. Bo również nasz Kościół. Ale wiecie, tak sobie. Tak sobie jeszcze. Taka może jeszcze jedna myśl. Co się działo na górze przez te 40 dni. Co się działo na górze przez te 40 dni. Czy Bóg milczał? To jest ciekawe, bo on nie milczał. Bo wiecie, mamy od 30, tutaj to jest 32 rozdział. Mojżesz wchodzi. W którym w 20 czy w 21, nie w 20, wchodzi na górę. No i mamy, mamy ponad 10 rozdziałów, prawda? Mamy ponad 10 rozdziałów. I możemy zobaczyć, że w tych rozdziałach, co tam jest? Tam jest opis świątyni, prawda? Jak Bóg tam kazał szczegółowo zrobić świątynię Izraelitom. Czyli pokazał, bo wiemy, że świątynia to taki plan zbawienia w miniaturce. I wiecie, i z tego faktu są takie dwie, dwie ważne lekcje, dwie ważne lekcje. Bo Bóg ciągle mówił, Bóg ciągle mówił, tylko niekoniecznie mówił wtedy do całego Izraela. Prawda? Bo mówił tylko do Mojżesza. Prawda? Mówił tylko do y, Mojżesza. Nie do całego Izraela, tylko do Mojżesza. Wiesz, jeżeli sobie na przykład dzisiaj mówisz, na przykład masz jakiś problem, modlisz się, masz jakieś wyzwanie, jakiś dylemat w swoim życiu i mówisz, Bóg mi nie odpowiada, modlę się już jakiś czas, Bóg mi nie odpowiada, co mnie nie słyszy, ignoruje, cicho jest, ukrywa się przede mną, a może go nie ma. prawda? Może być taka ścieżka myślowa, ale słuchajcie, y, to jest to, że Bóg cały czas mówi ale niekoniecznie mówi dzisiaj do Ciebie, prawda? Do Izraelitów wtedy nie mówił, mówił do Mojżesza. I wiecie, i ja się od jakiegoś czasu tym buduję, bo zwróćcie uwagę, nieraz możemy mieć coś takiego, że akurat w moim życiu teraz nie ma takiej jakiejś Bożej manifestacji, że Bóg jakoś nie działa w szczególny sposób, a patrzę na tego brata czy na siostrę, i widzę, że teraz on przeżywa po prostu taki piękny okres z Bogiem, prawda? No i można albo zazdrościć, <noise> i prawda, jeszcze z taką nienawiścią z odnosić się do, do tego kogoś, prawda? E Pamiętam, że jak ja przeżywałem taki piękny czas w Podkowie Leśnej, to niektórzy tak, może z taką nutką uszczypliwości, mówili: minieć. <noise> minieć. Ale e słuchajcie. To, że ty na przykład u ciebie teraz jest cisza, ale widzisz, że Bóg działa w szczególny sposób w życiu twojego brata czy siostry, to jest, to jest znak, że Bóg cały czas działa. Prawda? To, jest Bóg, że, to znaczy, że Bóg cały czas działa i skoro dzisiaj działa w jego życiu, to być może jutro będzie działał w twoim życiu. I, wiecie, i, to, jest, i to jest dla mnie naprawdę pocieszająca myśl. A druga rzecz, zwróćcie uwagę, Bóg milczał dla Izraelitów, ale w tym czasie, kiedy milczał, to przygotowywał dla nich, dla nich coś przygotowywał. Bo plan zbawienia nie był tylko dla Mojżesza. Plan zbawienia był dla wszystkich. Nieraz jak Bóg milczy w Twoim życiu i nie ma akurat dzisiaj fajerwerków, to być może przygotowuje dla Ciebie coś, coś yy, szczególnego. Kiedy Izraelici wpadli na pomysł, żeby zrobić sobie cielce? Kiedy? Jak tak czytacie tą Biblię, widzicie to? W którym dniu? 40 dni go nie było, to w którym dniu? To jest ciekawe, że... Co prawda nie mamy tutaj tak o dokładnie przedstawione, ile zajęła cała ta, ta formacja tego Bożka, prawda? Stworzenie go, no nie wiem, może zajęło im kilka dni, nie wiem, nie wiem. tego nie mamy na napisane, ale kiedy już go zrobili, to czytamy w piątym wersecie: zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać, jutro będzie święto Pana. I wstawszy na zajutrz wcześniej rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania, i usiadł lud, aby jeść i pić, potem wstali, aby się bawić. No właśnie. E kiedy przyszedł im ten pomysł, żeby stworzyć sobie, żeby, żeby mieć to święto, żeby, żeby tam zrobić sobie taką imprezę, to to był dzień przed zejściem Mojżesza. Tak? Bądź się tam już później świętowali, bawili i możesz akurat schodzi. Zwróćcie uwagę, jeszcze jeden tylko dzień. Jeszcze jeden dzień. Jeszcze jeden dzień wystarczyło poczekać. My nie wiemy, kiedy Bóg zamanifestuje zam się w, w naszym życiu, prawda? Nie wiemy, kiedy Bóg odpowie na Twoją modlitwę. Nie wiesz, prawda? Ja też nie wiem. Nie możemy powiedzieć, o jutro, jutro już będzie, prawda? Izraelici też nie mogli powiedzieć, kiedy przyjdzie e, Mojżesz. E, ale słuchajcie, nie możemy popełnić błędów, nie możemy popełnić błędu miliarytów, którzy wyznaczyli sobie dzień, prawda, i powiedzieli w tym dniu. Pan przyjdzie, w tym dniu Pan przyjdzie, objawi się, zamanifestuje swoją obecność. No właśnie, jak powiedziałem, może mamy nieraz takie tendencje, żeby wracać do, do tych naszych przodków, ale, ale nie mamy takiego pozwolenia od Boga, żeby mówić: O dzisiaj albo jutro, albo pojutrze, albo za tydzień, Bóg się objawi w swoim życiu. Tak? Bóg zamanifestuje swoją obecność, Bóg odpowie na Twoją modlitwę. No nie, czegoś takiego nie mamy. I wiecie, i tak sobie myślę, że e, tak sobie myślę, e, że czasami wystarczy poczekać jeszcze jeden dzień, kiedy dzisiaj mecze bokserskie mają 12 rund. Prawda? Mecz bokserski ma 12 rund. E, ale też sobie kiedyś czytałem, ile rund miały mecze bokserskie na początku boksu. 60. Czy około 60. Sporo, prawda? 60 rund. 60 rund. I słuchałem kiedyś, jak jeden taki mistrz gdzieś tam świata właśnie, który pokonał byłego mistrza świata, właśnie tam Pytali się go: Jak ty to wytrzymałeś? Jak ty wytrzymałeś te 60 rund? Bo przez wszystkie 60 przeszli. On mówił: Na każdej przerwie między rundami mówiłem sobie: Jeszcze tylko jedna, jeszcze tylko jedna. Prawda? Nie mówił sobie: O, jeszcze przede mną 40. Tak? Nie mówił jeszcze 20, ale jeszcze tylko jedną wytrzymaj. Jeszcze jedną wytrzymaj. Wiecie, I myślę, że to jest to. Jeszcze jeden dzień. Jeszcze jeden dzień. Prawda? Nie wiemy, kiedy Bóg odpowie. Nie wiemy, kiedy Bóg zamanifestuje się w naszym życiu. Ale jeszcze jeden dzień. Ten jeden dzień dzielił Izraelitów od przyjścia Mojżesza. Tylko jeden dzień. Ale wiemy, że, że nie wytrwali. Nie popełnimy, nie popełnimy ich błędów. Jak powiedziałem na początku, bez fajerwerków. Kolejna wieczerza. Przypominamy sobie pewne, pewne, pewne rzeczy. Przypominamy sobie wielką ofiarę Chrystusa. To było wielkie wydarzenie. Dzisiaj będziemy sobie to przypominać. E... Może nie ma jakiejś wielkiej manifestacji, ale Bóg cały czas jest, prawda? Bóg cały czas jest. Pan Jezus obiecał swoją obecność. E... Również mamy zapewnienie, że kiedy przypominamy sobie jego ofiarę, kiedy spożywamy ciało i krew Chrystusa, to on jest obecny. On jest obecny. Mimo że go nie widać, mimo że dzisiaj może nie, ma, nie manifestuje się w szczególny sposób w twoim życiu, Bóg jest obecny. Bóg jest obecny i chcę i chcę żebyśmy nie, nie nie tracili wiary. Kochani, teraz y, będę chciał poprosić siostrę Dorotę i brata Adama do tego, żeby wykonali jedną pieśń, a później będziemy udawać się do w swoich pomieszczeń, kobiety do swoich na dół, mężczyźni do góry, aby umywać sobie wzajemnie nogi, co ma nas przygotować też do pamiątki wieczerzy.